Od jak dawna i w jak liczebnym składzie szykowaliście się do bielskich finałów Mistrzostw Kraju 15-latków? No, zaczynaliśmy praktycznie jak się zaczynała szkoła. Tylko, że oczywiście była cała grupa, było jakieś 7-8 chłopaki więcej i raz w tygodniu do listopada, dopóki oni nie skończyli liga na trawie. A potem wybieraliśmy selekcja i ja teraz ostatnie dwa tygodnie intensywnie robimy trochę więcej treningu i tylko dwóch więcej niż to drużyna, które powinno występować w finale. Na trybunach na pewno pojawią się znajomi, rodzina, koledzy, przyjaciele. To na pewno będzie sprzyjać biało-zielonym, ale pojawi się także presja. Podołają tej presji? Ci rodziców są zawsze i wszędzie, gdzie idziemy, czyli nie jest to tak, że oczywiście będą więcej, mam nadzieję, że będą więcej i tym okazja zapraszam wszystkich naszych kibiców, nie tylko rodziców, przyjść zobaczyć meczu, bo jest naprawdę fajne, ale jakiekolwiek miejsca my byliśmy, zawsze mieliśmy sporo rodziców ze sobą, czyli no może presja po związku rodziców, myślę, że nie. Bardziej, bo gramy u siebie, nie? Już mamy cały czas presję, bo idziemy jako rekord. Czyli no, presja mamy, jest naturalna. Jak idziesz jak rekord, masz już napisany rekord presja na koszulka. Czyli, ale jeszcze gramy u siebie. Chcemy pokazać, że jesteśmy przygotowani i chcemy pokazać, że trenujemy, że pracujemy i jak tak się dzieje, no to zawsze jest presja, nie? Bo a potem wszyscy wiemy, że każdy mecz ma swoje historia. Niedawno temu u 17, że ledwo awansowaliśmy na różnicę bramki i na karcie byliśmy potencjalnie faworytami. Jak widzimy, no to nie ma faworytami, nie ma drużyny, które już wygrali przed mistrzostwem. No. Ta konkretna drużyna zawodników złożonych z rocznika 2009 plus kilku o rok młodszych, to bardziej kolektyw czy raczej siła jednostki? No trzeba powiedzieć, że ta drużyna, praktycznie połowa drużyna, może trochę delikatnie więcej, są nowe chłopaki, czyli które pierwszy rok grają w futsalu. Czyli my pracowaliśmy zawsze pod kątem kolektyw. Pracujemy zawsze, bo kolektyw uważam, że wygra meczu na pewno, a indywidualności nie zawsze. I oczywiście jako drużyna dwunastku, no to zawsze jest kto ci da, ci gwarantuje trochę więcej na jakieś sytuacje, które się zdarzają na boisku. Ale uważam, że jest bardziej kolektywna drużyna niż indywidualna. Powodzenia, zatem będziemy trzymać kciuki. Wzajemnie. Ja też trzymam kciuki. Do widzenia.